Za niespełna półtora tygodnia, w dniu 23 maja, w sobotę, w Ostrowcu, po 10 latach odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Jest to dla nas duża uroczystość, bardzo ważny dzień. Można będzie naprawdę dużo ciekawych rzeczy obejrzeć. Uroczystości rozpoczynają się o godzinie 11 w mszą w kolegiacie świętego Michała Archanioła. Mszę będzie celebrował biskup sandomierski. Po mszy przenosimy się na rynek ostrowiecki, gdzie zostaną wręczone awanse, odznaczenia. Po tej części takiej oficjalnej odbędzie się defilada zarówno oddziałów pieszych, jak i zmotoryzowanych straży pożarnych. Można będzie obejrzeć samochody najstarsze i te najnowsze, także chcemy się troszeczkę pochwalić tym, co mamy. Natomiast taką atrakcją po zakończeniu uroczystości będzie pokaz musztry i występ zespołu orkiestry OSP z Krasocina. Później z kolei będziemy się przenosić troszeczkę w plener, mianowicie będziemy uczestniczyć w takich imprezach plenerowych na osiedlu 25-lecia w parku, jak i również na ulicy Grabowieckiej, gdzie odbędą się konkursy różne strażackie, oczywiście z nagrodami. Także chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Ostrowca i okolic na tę naszą uroczystość, bo jest to, mówię, dla nas bardzo ważna uroczystość. Niemniej będzie się też wiązać troszeczkę z utrudnieniami. Będą takie chwilowe utrudnienia w okolicach rynku dla ruchu samochodów, ale myślę, że mieszkańcy nam to wybaczą.